Przez długi czas ruch toczył równorzędowo z kobierzycami, ale gdzieś na końcu weszło doświadczenie rywala. Zgadza się. Myślę, że wynik meczu na pewno nie odzwierciedla tego, jak ten mecz przebiegał. Wyszliśmy bardzo zdeterminowane, walczyłyśmy od początku. Niestety zbyt duża ilość błędów własnych zauważyła. A te błędy tak naprawdę pojawiły się dopiero w późniejszej fazie. Przez długi czas udawało wam się je bardzo mocno ograniczyć w porównaniu z poprzednim meczem. Zgadza się. No niestety jest to nasza bolączka. No ale też trzeba przyznać, że Beata Kowalczyk w bramce dzisiaj po prostu pokazała klasę i myślę, że to zrobiło robotę. Mogło być inaczej, skoro dwa pierwsze rzuty karne broni i gdzieś pewnie koleżankom już w głowach siedziało, że będzie dzisiaj ciężko. No dokładnie, to jest bardzo świadczona bramkarka. Myślę, że każda z nas zdawała sobie sprawę, kto jest naprzeciwko. No ale jak widać, wygrała doświadczenie. Mówimy o Beacie Kowalczyk, ale ty także miałeś dzisiaj sporo dobrych interwencji. Dzisiaj moje koleżanki po prostu walczyły w obronie i bardzo mi pomagały. Bardzo im za to dziękuję. Chciałabym, żeby każdy mecz tak przebiegł, żebyśmy każdy mecz tak walczyły i dały siebie wszystko.